Subaru Impreza tak pięknie chodzi, bo jego silnik to bokser. Nieprawda. Cześć. W dzisiejszym odcinku Zabytków Nieba powiem, dlaczego to nieprawda i przedstawię typy tłokowych silników stosowanych w samolotach. Jest ich dużo więcej niż w samochodach i myślę, że kilku z nich jeszcze nie widzieliście. Zacznijmy od najbardziej lotniczego silnika, czyli silnika gwiazdowego. Cylindry umieszczone są tu wokół wału, przez co silnik kształtem przypomina gwiazdę. Tych cylindrów może być różna liczba, od 3 do 9, rzadziej do 11, natomiast liczba ta w silniku czterosuwowym musi być nieparzysta, tak żeby zapłon następował w co drugim cylindrze, a nigdy nie nastąpił w dwóch cylindrach obok siebie. Parzystą liczbę cylindrów mógł mieć tylko silnik gwiazdowy dwusuwowy, czyli spora rzadkość. Silniki gwiazdowe mają ciekawy układ rozrządu, bo wraz z wałem obracają się tam tarcze poruszające popychacze. Popychacze to są te rurki, które idą wzdłuż cylindrów, no i one poruszają na górze zaworami. Zalety takiego silnika to dość zwarta budowa z bardzo krótkim wałem korbowym, skuteczne chłodzenie powietrzem, duża odporność na uszkodzenia w walce i łatwy dostęp serwisowy. Mechanicy często od razu wiedzieli, który cylinder nie pali, bo przykładali rękę, no i oceniali temperaturę, ten, który był zimny, był niesprawny. Silnik gwiazdowy ma niestety dość dużą średnicę, przez co nie jest aerodynamiczny i daje pole do efektywnej pracy tylko zewnętrznym częściom łopat śmigła. W niektórych samolotach to jest bardzo wyraźnie widoczne. Aerodynamikę silników gwiazdowych poprawiał osłaniający same głowice pierścień Townenda, znany choćby z RWD-6, który później wyparty został przez amerykańską osłonę NACA, stosowaną na przykład w prototypie Jastrzębia. No a tutaj widzimy Junkersa, gdzie w jednym samolocie mamy dwa typy osłon silników gwiazdowych. Silniki gwiazdowe mogły mieć też dwa rzędy cylindrów, co utrudnia odprowadzanie ciepła, a spotkać można też silniki takie zwielokrotnione, poczwórne albo i większe, no ale one częściej zasilały statki. Myśląc o napędzie samolotu, wyobrażamy sobie przykręcony do kadłuba silniki obracające się śmigło, bo tak zwykle jest, ale nie zawsze tak było, bo na przykład w latach I wojny światowej standardem był silnik rotacyjny. Mieliśmy zatem przykręcony do samolotu wał, wokół którego obracało się śmigło razem z silnikiem. To wzmagało chłodzenie, nawet jeżeli samolot leciał z małą prędkością albo stał w miejscu, a silnik będący własnym kołem zamachowym mógł być lekki, ale i tak był bardzo ciężki w stosunku do reszty drewnianego krytego płótnem samolotu. I układ taki silnika ze śmigłem obracający się był ogromnie bezwładny i mieliśmy samoloty, które ledwo skręcały na przykład w lewo, a bardzo zwrotne były w prawo. Na przykład myśliwiec Sopwith Camel pilotowany był w taki sposób, że trzeba było zakręt w prawo kontrować lewą nogą, żeby poradzić sobie z momentem obrotowym, z efektem żyroskopowym. No trzeba było w zasadzie krzyżować stery, co de facto jest pilotażowym błędem. Dodatkowo siła odśrodkowa wypychała olej na zewnątrz i w niektórych silnikach trzeba było dolewać go do paliwa, tak jak w silnikach dwusuwowych. Konstruktorzy kombinowali na różne strony, na przykład tworzyli przekładnie, dzięki którym śmigło się obracało w przeciwną stronę niż silnik, no ale generalnie po I wojnie światowej silniki rotacyjne zostały wyparte przez silniki mocowane na stałe. Kolejny układ to silnik rzędowy, dawniej zwany też silnikiem szeregowym. To jest typowy układ znany nam z większości współczesnych samochodów. Początkowo cylindry skierowane były do góry, no i przez to zamontowane dość wysoko. Musiały być nad wałem śmigła, które z kolei nie mogło dotknąć ziemi, przez co cylindry zasłaniały pilotowi centralnie widok, a udaną międzywojenną nowością były silniki w układzie odwróconym, czyli śmigło pozostało na swojej wysokości, a cylindry wisiały pod spodem. Dzięki temu uzyskano niższy środek ciężkości, lepszą widoczność z kabiny, no i lepszą aerodynamikę. Te dzioby samolotów mogły być takie eleganckie, wąskie, no i taki układ znamy choćby z wielu konstrukcji RWD. Zwiększanie mocy i pojemności wymusiło ułożenie cylindrów w kilka rzędów. No i teraz jeżeli rozchylimy dwa rzędy cylindrów pod pewnym kątem, uzyskamy silnik widlasty. Podobnie jak w przypadku silnika rzędowego, mógł on być skierowany cylindrami do góry, jak i w dół. Na przykład niektóre późniejsze wersje Spitfire'ów mają charakterystyczne przetłoczenia na masce właśnie po to, żeby zmieściły się tam głowice silnika widlastego, to był Rolls-Royce Merlin albo Rolls-Royce Griffon. Z kolei rywal Spitfire'a Messerschmitt 109 korzystał z silnika Daimler-Benz 601 z cylindrami skierowanymi w dół. Widzicie? Spitfire ma wydechy na górze, a Messerschmitt ma wydechy na dole. Odwrócone widlaste silniki napędzały też wiele bombowców, napędzały Stukasa, a w Polsce taki układ miał silnik Foka konstruowany do samolotu Wilk, no którego finalnie nie udało się wdrożyć do produkcji, ani silnika, ani samolotu.
Można też połączyć dwa widlaste silniki w jeden i powstanie nietypowy, skomplikowany, ciężki i raczej będący ciekawostką silnik w układzie X, na przykład Rolls-Royce Vulture z Hawkera Tornado. Teraz już wiecie, skąd Tornado miał po dwa kolektory wydechowe z każdej strony. No i teraz najciekawsze. Jeżeli rozchylimy cylindry o 180 stopni, powstanie silnik, który jak na niego popatrzymy od przodu, będzie płaski. I ludzie zwykle nazywają taki silnik bokserem, ale źle, bo bokser to jest szczególny przypadek takiego silnika. Jeżeli tłoki w takim silniku poruszają się tak jak na dole, to jest to silnik widlasty, tyle że płaski. Natomiast jeżeli poruszają się tak jak na górze, wtedy jest to bokser. Bokser jest wtedy, jeżeli praca lewej strony silnika jest lustrzanym odbiciem strony prawej. Czyli bardziej wprawni zauważą, że w bokserze każdy tłok ma swoje wykorbienie na wale, a mniej wprawni niech popatrzą na taki silnik od góry. I w bokserze zawsze cylindry z jednej strony są trochę bardziej z tyłu niż z drugiej. To jest wymuszone kształtem wału. Główna zaleta boksera to wzajemne równoważenie się powstających sił. Dzięki temu silnik taki może być zrobiony z mniej wytrzymałych, a zarazem lżejszych materiałów. Natomiast jest on szeroki, co akurat w samolocie ma małe znaczenie, i przy okazji dość łatwo się chłodzi powietrzem. Dostęp serwisowy z kolei do takiego silnika jest od boku, co jest wadą w samochodzie, natomiast zaletą w samolocie i motocyklu. Boxer kojarzy nam się głównie z samochodami Subaru, z motocyklami BMW, również z silnikami Volkswagena, na przykład od Garbusa. I wszystkie te silniki adaptowane były do motolotni i lekkich samolotów, no a obecnie w lotnictwie ultralekkim w zasadzie monotypem są silniki w układzie Boxer marki Rotax. A wracając do wspomnianego Subaru, skąd ten kuszący dźwięk? Nie stąd, że silnik to bokser, tylko ten dźwięk jest efektem ubocznym zastosowania w tym silniku turbosprężarki. I to nie samej w sobie, tylko ona nie za bardzo się mieściła i wymagała przerobienia kolektora wydechowego na asymetryczny. I przez to spaliny dostają się do tłumika falami zamiast jednostajnie, co daje charakterystyczny efekt akustyczny kojarzony przez przechodniów ze sportowym Subaru i z bokserem. Ale tak naprawdę po odpowiednim doborze kolanek wydechowych taki efekt można uzyskać też w rzędowym silniku. No ale wracając do pomysłów konstruktorów lotniczych. Dwa rzędy cylindrów obok siebie, dwa korbowody i jeden wał końcowy. Takie coś też jest możliwe i dawało to nam rzadki układ silnika zwany U. W nim momenty obrotowe się równoważą, bo wały obracają się w przeciwnych kierunkach. A z kolei jeżeli połączymy dwa takie silniki, to powstanie silnik w układzie H. Kolejna rzadkość. W zasadzie tylko brytyjski silnik Napier Sabre był seryjnie stosowanym silnikiem w układzie H. Możemy spotkać też silnik o trzech rzędach cylindrów, tak zwane W. On wygląda jak niecały silnik gwiazdowy. Taki silnik zasilał m.in. samolot Blériota, słynny z historycznego lotu nad kanałem La Manche. Natomiast najbardziej podchwytliwym układem jest silnik podwójne W. On wygląda jak krzywo zmontowany gwiazdowy silnik, ale technologicznie nim nie jest. Ten silnik, który tu widzimy, to jest Argus AS5, ewenement w ogóle, dlatego że po I wojnie światowej traktat wersalski zabraniał Niemcom budowy samolotów wielosilnikowych, więc wymyślili, że zbudują samolot pasażerski napędzany jednym silnikiem, ale powstałym z połączenia kilku mniejszych. To co widzicie miało 24 cylindry i ponad 94 litry pojemności skokowej. No i na koniec prawdziwa ciekawostka, znów niemiecka, Junkers Jumo 205 Diesel. Ten silnik ma przeciwstawne tłoki, które ściskają mieszankę z dwóch stron. Czyli jest to sześciocylindrowy, ale 12-tłokowy silnik. I takie motory o pojemności 16,6 litra każdy napędzały niemieckie duże łodzie latające. No jak popatrzymy na ruch tłoka, to jest tak naprawdę prawdziwy bokser. Takie to nietypowe i różne maszyny były sercami samolotów. Jeśli podobał Wam się taki techniczny odcinek, o nim kiedyś była mowa w komentarzach, dajcie znać. Możemy zrobić też podobną analizę różnych innych urządzeń stosowanych w samolotach i zobaczyć, jak zmieniały się na przestrzeni dziejów. Pozdrawiam serdecznie i dziękuję za uwagę.